No hej ludziska, cześć wam wszystkim, z tej strony jak zwykle Grzechu 40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pytajcie, ja będzie wam dany na moim kanale, czyli w serii, w której wy zadajecie pytania, ja następnie staram się na nie odpowiadać, tak jak uznaję za stosowne. I ostatni materiał z tejże właśnie serii skończyłem sobie na zagadnieniu, co sądzisz o Chmielna Biznes. Jak już nadmieniłem, biznes nie do końca tak się pisze, ale przymrużyłem na to oko i chciałbym na ten temat się teraz wypowiedzieć. Na dobry początek dla osób, które nie mają zielonego pojęcia, o czym ja w ogóle mówię. Wiedzcie, że w Warszawie, w samym centrum naszej stolicy, realizowana jest obecnie bardzo ciekawa inwestycja opiewająca na postawienie naprawdę monstrualnego drapacza chmur. Jak to mogę skomentować? Czekałem i się w końcu doczekałem. W kraju polskim mlekiem i miodem płynącym powstanie najwyższy drapacz chmur w całej środkowej i zachodniej, podkreślam te słowa, Europie. Aż chcę krzyczeć z radości, dreszcze podniecenia przechodzą mnie na samą myśl. Ale spokojnie, na dobry początek owego materiału chciałbym odpłynąć nieco w historyczne dywagacje, albowiem chcę udowodnić wam, uświadomić, iż pomimo tego faktu, że wielu rodaków wydaje się, że kraj polski jest za pupiem świata, wcale nie leży na aż takim uboczu, jakby się można było spodziewać, i wbrew pozorom ma piękną historię pięcia się ku szeroko pojętemu niebu. Jednym słowem, nie mamy się czego wstydzić, ale zacznijmy może od samego początku, czyli od lat 30. ubiegłego wieku, albowiem to właśnie wtedy w centrum Warszawy powstał wieżowiec Prudential. Konstrukcja, która co by nie było powinna wam być znana choćby z gruntu uwiecznienia jej na jednej z najsłynniejszych fotografii okresu drugowojennego, kiedy to podczas słynnego powstania warszawskiego budynek został trafiony potężnym pociskiem kaliber 600 mm wystrzelonym ze słynnego niemieckiego działa Karl Gerhardt. Na dobrą sprawę konstrukcja wtedy niejako została zmieciona z powierzchni ziemi, eksplozja była monstrualna i ktoś zrobił zdjęcie akurat wymaluj w tym momencie, jak ta eksplozja rozpościerała swoje dumne lico po mieście Warszawa. Było co oglądać, robiło to wrażenie i o ile tylko nie zapomnę, no wszystko się może zdarzyć, mogę zapomnieć, ale jeżeli tylko nie zapomnę, to te zdjęcia umieszczę wam w tle owego materiału. Pokażę, jak wieżowiec Prudential się prezentował przed swoją anihilacją, a i przy okazji, jak wyglądała ta słynna fotografia, o której wam powiedziałem, gdy on został trafiony z tego potężnego moździerza. Tak czy inaczej, budynek być może nie wygląda niesamowicie, jak na współczesne standardy przystało, ba, powiem więcej, może jest skromny w porównaniu do amerykańskich drapaczy chmur owego okresu, czyli z lat 30., ale na litość boską to były właśnie lata 30. Na Bliskim Wschodzie czy w Azji to wtedy jeszcze psy dupami szczekały i budowało się lepianki z gliny, a u nas? U nas powstawały takie kolosy. Notabene jest to lekka ironia losu, bowiem obecnie to właśnie w Azji i na Bliskim Wschodzie powstają największe drapacze chmur świata. Takie konstrukcje, takie struktury jak Jeddah Tower, Burj Khalifa czy Shanghai Tower. Ale mniejsza, to nie o nich ma być ten film, powróćmy zatem na nasze rodzinne pielesze. Wieżowiec Prudential był wyjątkowy, zastraszał swoim bogactwem i przepychem, który wręcz wylewał się z niego wprost na ulicę Warszawy. Czemu? Powodów było wiele. Przede wszystkim wysokość i możliwość obserwowania gwarnego miasta z góry była domeną elit. Choć też, co ciekawe, nie zawsze, bowiem choć wynalazek windy osobowej był rozwijany jeszcze od 50. roku naszej ery, to zanim nie zaczęły być one wykorzystywane na masową skalę, no to wysokość mimo wszystko była kojarzona z biedą. Może i odbiegam tutaj nieco od meritum wypowiedzi, ale pozwólcie, że też powiem na ten temat 2-3 zdania. Przede wszystkim zdaję sobie z tego sprawę, że data, którą przed chwilą podałem, może wam się wydawać dziwna, wręcz nierealna. Powiedzielibyście, no Grzechu, coś ci się chyba pomyliło. Winda od lat 50. naszej ery, toż to był jeszcze antyk, okres istnienia antycznego Rzymu, a ty nam tutaj o windach mówisz? No tak, musicie bowiem wiedzieć, że instalacje wywożące ludzi na wyższe kondygnacje były czymś spotykanym. Co prawda rzadko, bo rzadko, ale mimo wszystko się one zdarzały. Między innymi rzymskie Koloseum miało windę. Nie słyszeliście o tym? Warto sobie poczytać.
Ponadto pałace cesarskie miały własne windy, świetnym przykładem jest choćby pałac Nerona. Ale mimo wszystko podobne instalacje były rzadkością, głównie ze względu na swoją cenę. Winda opierała się o system lin przewleczonych przez masy bloczków. Dokładnie taka sama technologia może zostać zaobserwowana przez Was we współczesnych dźwigach. Cały czas korzystamy z podobnych bloczków jak w okresie antyku, które to bloczki miały zmniejszać energię konieczną do podniesienia jakiegoś przedmiotu. Tyle tylko, że w przypadku samej windy istniały również tak zwane przeciwwagi. Możecie nie wiedzieć, jak to wygląda z autopsji, dlatego że to wszystko, ta cała instalacja jest ukryta przed użytkownikiem, aczkolwiek choćby powinniście to kojarzyć z filmów amerykańskich, filmów akcji takich jak Szklana Pułapka i tym podobne. Zawsze, kiedy pokazywano szyby wind od wewnątrz, to znaczy nie z windy, tylko po prostu z perspektywy samego szybu, no to znajdowała się tam winda, która się poruszała, a i przy okazji ta przeciwwaga na linię, która zawsze poruszała się w kierunku przeciwnym do kierunku poruszania się samej windy. Rzecz jasna, ta przeciwwaga, jak sama nazwa mówi, przeciwważyła tejże windzie, czyli miała taką samą masę plus minus mniej więcej masa jednego człowieka, który chciałby z takiej windy skorzystać. W ten oto piękny sposób uzyskaliśmy system, który pozwala nam zminimalizować straty energii, czyli ilość energii, która jest konieczna do zainwestowania w to działanie, żeby wywieźć kogoś, załóżmy, na 40 piętro budynku. Piękny system, aczkolwiek no w antyku tak to funkcjonować nie mogło, a to choćby z tego prostego powodu, że wtedy nie było silników elektrycznych, na które dzisiaj są napędzane takie windy. Mimo wszystko w antyku zawsze na końcu owego łańcucha była praca wykonana przez konie w kieracie, ewentualnie sam niewolników. Jeśli obecnie przypomina Wam się słynna scena z końcówki filmu Asterix i Obelix Misja Kleopatra, to wiedzcie, że pomimo prześmiewczego charakteru całej produkcji scena nie była wymysłem science fiction. Tak to wtedy wyglądało. Na dole niewolnicy nakręcali liny na szpule w pocie i znoju, męczyli się, żeby jakiś bogaty jegomość mógł wewieźć swoje tłuste dupsko, załóżmy, na drugie piętro, no bo wieżowców też się w tamtych czasach jeszcze nie stawiało, prawda? Więc to było spowodowane tylko i wyłącznie lenistwem jakiegoś możnego. No, powiedzmy, że tutaj troszeczkę bym Was okłamał. Nawet w okresie antyku zdarzały się bardzo wysokie struktury egzogeniczne w cywilizacji ludzkiej. Świetnym przykładem jest choćby latarnia aleksandryjska. Jak mówią dane historyczne, ten kolos miał prawie 40 pięter wysokości. Wyobrażacie sobie taką strukturę w tamtych czasach? No, rzecz jasna, latarnia aleksandryjska była najwyższym obiektem budowlanym, konwencjonalnym, no bo jeszcze o ciupinkę wyższe były piramidy z Gizy. Aczkolwiek to już nie były konwencjonalne budowle, już miały charakter stożkowy, natomiast konwencjonalną budowlą, która była najwyższa ze wszystkich na całej naszej planecie, była rzecz jasna słynna latarnia aleksandryjska. Inaczej nazywana latarnią morską na wyspie Faros. Naprawdę fascynująca struktura, rzecz jasna, ona już dzisiaj nie istnieje. Niestety nie możemy napawać swojego wzroku jej majestatem, a to z tego prostego powodu, że w momencie, kiedy dochodziło do trzęsień ziemi w antycznym świecie, a i przy okazji później, no to za każdym razem ta struktura się zawalała. W 1261 ją odbudowano, w 1303 ją odbudowano, no ale w 1323 po kolei z rzędu trzęsieniu ziemi już sobie odpuszczono, została ona w gruzach. Potem, rzecz jasna, w roku 1480, z tego co pamiętam, ówczesny sułtan Egiptu użył jej gruzowisk na rzecz wybudowania fortu, który stoi już po dziś dzień. Moglibyście teraz powiedzieć, i z pewnością niektórzy z Was właśnie to powiedzą, że okresy typu 1200, 1300, 1400 to już są takie czasy nieco bardziej współczesne, bliższe obecnym wiekom. Ja się z Wami zgodzę, aczkolwiek weźcie to pod uwagę, że pierwsza latarnia aleksandryjska powstała jeszcze przed naszą erą i to na wiele setek lat przed naszą erą i to nas powinno rzeczywiście zatrważać, to nas powinno interesować. To jest niesamowite, nawet sobie tego nie wyobrażam. Jak wielką zawziętością, jak wielką siłą, ciężką pracą i uporem ludzie stawiali tak monumentalną strukturę. To jest w ogóle kuriozalne, to jest groteskowe w naszej cywilizacji, że współcześni oszołomi wrzeszczą, iż Stonehenge zostało wybudowane przez kosmitów, bo każdy z tych głazów ważył po 10 ton. Jakim cudem ludzie byli w stanie je tak ustawić? Albo inni mówią, piramidy z Egiptu, piramidy w Gizie, toż to kosmici budowali. Jakim cudem ludzie takie wielkie bloki byli w stanie wydobyć z matki Ziemi? Jakim cudem przetransportować je na plac budowy i ustawić w stożek? Nierealne, to musiała być obca cywilizacja.
A tymczasem zaledwie kilkaset kilometrów dalej istniała budowla, której wzniesienie wymagało znacznie większego wysiłku, znacznie większych nakładów pracy niż jakiekolwiek Stonehenge czy piramidy znane ludzkości, której wzniesienie wymagało znacznie większego rozwoju technologicznego, zaawansowania konstrukcyjnego i pomysłowości, czym innym jest wwiezienie. Podkreślam słowo wwiezienie, bo na sam szczyt piramidy Cheopsa po prostu prowadziła droga. Droga z piaskowca, którą potem sobie odgruzowano i ją usunięto. Natomiast tamte bloki, dwutonowe bloki z piaskowca, wwożono na sankach. Myślę, że wiecie, jak to wyglądało i czym innym jest wwiezienie takich bloków, a czym innym jest ich pionowe przetransportowanie 130 metrów w górę, żeby ustawić pionową ścianę, która się nie zawali. Tak więc latarnia aleksandryjska wymagała znacznie większego nakładu pracy i pomysłowości, ale nad tym nikt się nie rozwodzi. Nikt ze współczesnych oszołomów nie powie, że latarnia aleksandryjska była tak naprawdę stworzona mocą kosmitów. Dlaczego? Tylko i wyłącznie z jednego powodu. Mianowicie wiemy, jakie było jej przeznaczenie. To jest dosyć pragmatyczne. To była latarnia. Chodziło o to, żeby wskazywać odpowiednią drogę do portu statkom handlowym i okrętom wojennym. Tak więc nie da się tego przypisać pod żadne działanie obcych cywilizacji. To musieli wybudować sami ludzie żyjący w tamtych czasach na planecie Ziemia. Natomiast w przypadku takiego Stonehenge albo w przypadku takich wyżej wymienionych piramid są pewne niedopowiedzenia, są pewne tajemnice. Dlaczego Stonehenge wygląda tak, jak wygląda? Do czego tak naprawdę służyło, czemu te menhiry są ustawione w sposób typowo koncentryczny. Oczywiście powodów mogło być bardzo dużo. Niektórzy to wyjaśniają, że to był jakiś antyczny, bardzo zaawansowany kalendarz. Mógł być? Odpowiadam, pewnie, że mógł być, aczkolwiek znacznie bardziej prawdopodobne. No i takie dosyć trywialne jest to, iż cała ta struktura powstała właśnie ze względu na zabobonność ludzką. Tą zabobonnością owe struktury były sygnowane, czyli miejsce kultu. To jest bardzo prawdopodobne, dlatego że podobne okręgi kamienne utworzone z wielkich płaskowników, z wielkich kamieni, tak zwanych menhirów, spotyka się w całym tym rycie kulturowym. To mogło pełnić formę ołtarza, ale nie, lepiej myśleć, że kosmici przylecieli do nas i ustawili kilka kamyków, no bo akurat, no nie wiadomo czemu, ale no zasadniczo czemu nie, kosmici to są kosmici, mogą robić co im się podoba. Jeżeli natomiast chodzi o piramidy, tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Wiemy, do czego one służyły, wiemy, że w tym rycie kulturowym antycznego Egiptu było przeświadczenie mówiące o tym, że ciało ludzkie musi po śmierci zostać zachowane w swoim dotychczasowym stanie, a im dłużej się tak utrzyma, nie ulegnie rozkładowi, rozpadowi, nie zeżrą go robaki, nie rozkradną jacyś ludzie, no to tym dłużej potem taka osoba żyła po śmierci. W związku z czym im byłeś bogatszy, tym większy kurhan i grobowiec ci stawiano. A jeżeli mowa o samych faraonach, którzy już byli ekstremalnie obrzydliwie bogaci, no to musieli mieć ekstremalnie obrzydliwie wielkie grobowce. Takimi grobowcami są właśnie piramidy, nie ma w nich nic nadzwyczajnego. Jeżeli kogoś konfunduje to, że tak potężne struktury istnieją tylko w Gizie, to pragnę was poinformować, że nie tylko w Gizie istnieją tak potężne struktury. Nie tylko tam były budowane piramidy, niektórzy też się zachwycają, jak idealnie one są postawione, że idealnie pod takim, a nie innym kątem jest nachył ściany i tak dalej, i tak dalej. No to również pragnę was poinformować, że nie tylko tak te piramidy wyglądały, budowano również piramidy o innych kształtach, eksperymentowano, dowodem na to są struktury, które po dziś dzień w Egipcie istnieją. Oczywiście jeszcze jest inna tajemnica, mianowicie ludzie zachwycają się, jak to jest możliwe, że i w Chinach można takie stożkowe budowle odnaleźć, i piramidy istniały w Egipcie, i piramidy istniały w Ameryce Środkowej. Jak różne cywilizacje na naszej planecie mogły budować konstrukcje o tych samych podobnych kształtach, toż to jest niewyjaśnialne, toż to jest niesamowite, nie wiadomo, jak do tego mogło dojść. Cywilizacje, które nawet nie wiedziały o swoim wzajemnym istnieniu, cywilizacje, które na dobrą sprawę egzystowały w swego rodzaju prywatnym homeostacie, one nawet nie zdawały sobie z tego sprawy, że istnieją inne kontynenty, nie były ze sobą nijak połączone, nie było globalizacji, nie było multikulti, więc jakim cudem stawiali podobne konstrukcje budowlane?
Odpowiedź jest banalna i trzeba być chociaż jakkolwiek ogarniętą osobą, mieć ociupinkę oleju w głowie jak naparstek, żeby wpaść na to, o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi o technologię. Chodzi o to, że ludzie chcieli piąć się w górę, dlatego że myśleli, że tam mieszkają bogowie. Niebo zresztą było nieodgadnione, wyglądało pięknie, a kiedy byliśmy na górze, mieliśmy cudowny widok w dół. W związku z tym budowaliśmy coraz wyżej. To nas podniecało, to nas nakręcało, że możemy, że potrafimy, że taka struktura powstała, jesteśmy bliżej bogów. Dlatego pieliśmy się w górę. A skąd się wziął stożkowy kształt? To jest banalnie łatwe, bo inaczej ludzie nie potrafili. Chcieli wybudować pionowe wieżowce, aczkolwiek nie byli w stanie. Surowce, ich technologia rozwoju na to nie pozwalała. Fizycznie, realnie. Jeżeli chcesz postawić wieżowiec, który ma 10 pięter, musisz go odpowiednio zaprojektować. Bo ten wieżowiec musi odpowiednio mieć grube ściany na dole, nieco bardziej filigranowe na górze. Musi być odpowiednio uformowany, żeby opierać się energii samego wiatru, który będzie wiał w ten wieżowiec, działa na niego jak na żagiel. Odpowiednio przenosić obciążenia i naprężenia. To było trudne. Budowle się notorycznie zawalały. Świetnym przykładem na poparcie tej tezy jest choćby sama latarnia aleksandryjska. I fakt, że nasza cywilizacja nie była się w stanie wypiąć odpowiednio w górę, aż do momentu, kiedy nie zaczęto budować w oparciu o żelbety, a i przy okazji w oparciu o samą stal. Dopiero wtedy wystrzeliliśmy ku niebu. A wcześniej najwyższe konwencjonalne wieżowce budowane technologią ceglaną mają po 15 pięter. No 15, góra 20 pięter, wyżej się już nie dało, jeżeli chcieliśmy postawić wyższy wieżowiec, a też bywały takie inicjatywy, postawić drapacz chmur, który będzie miał 40 pięter, to się fizycznie realnie zawalało, bo cegła nie była w stanie odpowiednio tych naprężeń przenosić. Była zbyt spójna, zbyt mało giętka, zbyt ciężka sama w sobie i zbyt krucha, na wskutek czego gdybyśmy chcieli postawić 40-piętrową strukturę, teoretycznie byłoby to możliwe, ale już nie w konwencji standardowego budynku, bo dolne piętra tej struktury musiały być tak potwornie grube, żeby wytrzymać ciężar wyższych kondygnacji, że momentalnie wyższe piętra musiałyby się coraz bardziej zwężać i efekt końcowy jest ten sam. Powstaje nam stożek. Większy albo mniejszy, ale stożek. Dokładnie tak samo były budowane średniowieczne katedry. Zwężały się ku górze. Nie do końca dlatego, że ludzie tak chcieli, ale inaczej nie potrafili. Niektóre katedry były budowane po 15 razy, dlatego że tyle razy się zawalały w momencie, kiedy je stawiano. A żadna średniowieczna katedra nie była tak wysoka jak piramidy. Nawet pomimo tego faktu, że to był okres, kiedy inżynierowie już byli nieco bardziej zaawansowani, dokonywali bardziej zaawansowanych obliczeń, nawet pomimo tego faktu, że surowce już były lepsze, typowe cegłówki, beton już się pojawiał, zresztą beton został wynaleziony jeszcze w antyku, aczkolwiek w tamtych czasach aż tak powszechnie się go nie wykorzystywało, mniejsza. Ważne jest to, że surowce były lepsze, ale mimo wszystko dalej nie potrafiliśmy osiągnąć takiego pułapu. I to jest odpowiednim wyjaśnieniem tego, dlaczego piramida wygląda tak, jak wygląda. I tego, dlaczego piramidy powstawały na terenie całej naszej planety przez cywilizacje, które o sobie nie wiedziały, które nie były ze sobą połączone. Po prostu one inaczej nie potrafiły. To były trudności technologiczne. I właśnie dlatego tak bardzo powinna nas fascynować latarnia aleksandryjska, że im się udało, nawet pomimo tego faktu, że to się zawalało, ale że im się udało postawić tak wysoką strukturę. 120 metrów wysokości. Toż to był prawdziwy drapacz chmur. No ale dobra, nie o tym miałem. Zasadniczo miałem mówić o drapaczach chmur polskich, aczkolwiek wiecie, jakoś tak znowu się zameandrowałem, powracając na właściwy tor. Mówiłem o tym, że nawet w antyku wieżowce się zdarzały. Świetnym przykładem jest choćby Kartagina. Głównie stawiano je w takich miastach właśnie typowo handlowych, dlatego że handel był najbardziej dochodową dziedziną gospodarki. No i takie miasta mogły sobie pozwolić na wieżowce, na ówczesne drapacze chmur. No i rzeczywiście w Kartaginie, zgodnie z danymi historycznymi, zgodnie z papirusami i tak dalej, z przekazami ludzkimi, wiemy, że tam istniały wieżowce, które miały po 10 pięter. Niebywałe. Teoretycznie moglibyście machnąć ręką i powiedzieć, no dobra, czyli były czterokrotnie niższe od latarni morskiej z wyspy Faros. Ja powiem tak, ale sam ten fakt, nawet abstrahując od budownictwa, konstrukcji, inżynierii i tak dalej, sam ten fakt, że ludzie już w starożytności potrafili żyć, funkcjonować na co dzień na terenie 10 piętra. Ludziska, to było trudne z perspektywy technicznej. Jeżeli ci się zachciało siku, no toalety, nie ma wodociągów, nie ma, dylaj chłopie, na dół albo sikaj przez okno. Jeżeli ci się chciało pić, dylaj potem z wiaderkiem przez 10 pięter.
Ponadto na takiej wysokości już było wiecznie i było zimno. Były problemy z tym, żeby sobie rozpalić ognisko. Jeżeli paliłeś też, to drewno zresztą musiałeś wnieść na górę. Tak więc to życie wcale nie było usłane różami i nie powinno nas to specjalnie dziwić, że w tamtych czasach im wyżej posadowione miałeś mieszkanie, tym ono było tańsze. Rzeczywiście osoby pochodzące może nie tyle z plebsu, co naprawdę bardzo ubogie miały przepiękne widoki i żyły niejako w niebie, patrząc na resztę miasta z góry. Mówiłem wam, że Giasna o samych windach, o tym, że te windy istniały już w tamtym okresie historycznym, więc moglibyście domniemywać, że facet mieszkający na 10 piętrze mógł sobie wszystko wywieźć windą, nie musiał dylać po schodach. No nie. Nie było tak pięknie i różowo z tego prostego powodu, że windy były pieruńsko drogie w utrzymaniu, w szeroko pojętej eksploatacji, nawet nie wspominając o ich budowie. Dlatego też z tego typu usług mogli korzystać tylko królowie, możni, cesarze, ewentualnie tak takie przybytki, gdzie właśnie takie możne osoby przybywały, czyli Koloseum. A zwykły zjadacz chleba musiał zapierniczać swoimi biednymi nóżkami piątek, świątek i niedziela. Nie było, że boli, nie było, że jesteś zmęczony, że jest gorąco albo zimno, musiałeś wejść po schodach na swoje piętro. I taki stan rzeczy utrzymywał się, co ciekawe, aż do lat 20. ubiegłego wieku, czyli do roku 1920, kiedy to wynalazek elektrycznej windy Wernera von Siemensa zrewolucjonizował ogólnoświatową budowlankę wysokościową. Nagle miasta wystrzeliły w górę z nieprawdopodobną siłą, bo nagle się okazało, że warto, że to się opłaca. Wcześniej im wyżej budowałeś, tym bardziej szedłeś we własne straty, a to dlatego, że mieszkanie na coraz wyższej kondygnacji sprzedawałeś za coraz niższe ceny, nikt tam nie chciał mieszkać. Ale w latach 20. wszystko się zredefiniowało. Nagle się okazało, że wysokość to jest tak naprawdę domena elit, że ludzie chcą mieszkać na ostatnich kondygnacjach danych drapaczych, murmują przepiękne widoki i wjadą sobie tam windą za każdym razem, nigdzie nie muszą chodzić. No i w tym momencie rzeczywiście wyścig ku niebu stał się wyścigiem dla elit. I właśnie poprzez elity wyznaczany był wieżowiec Prudential z lat 30. z kraju polskiego. Ludziska, ten wieżowiec był dla bogaczy. Wykonano go w bogatym stylu architektonicznym Art Deco, tak zwanym stylu bogatych zdobień. Wszędzie było pełno marmurów, żarandole inkrustowane złotem. No faktycznie zastaw się, a postaw się, zwykły zjadacz chleba nie miał tam czego szukać. Sam wieżowiec, co ciekawe, miał 17 pięter, 17 kondygnacji, przy czym jego wysokość wynosiła 66 metrów. Powiedzielibyście, że jak na współczesne realia, no nic nadzwyczajnego. Jak najbardziej tak. Ja się z wami zgodzę, ale w latach 30. musicie wiedzieć, że to był drugi co do wysokości wieżowiec na terenie całego kontynentu, jakim jest Europa. Tak więc nie w kij dmuchał konstrukcja, rzecz jasna, potem w okresie drugowojennym został on zniszczony, dokładnie w roku 1944, ale obecnie znowu on istnieje, odbudowano go, nawet jest teraz obiektem chronionym. Uważa się, że to jest obiekt typowo historyczny dla kraju polskiego, nie powinno się go zmieniać. Natomiast no, po okresie lat 40. była taka dziura, Warszawa była zniszczona, zrównana z ziemią, ale, przecież wtedy powstała u nas konstrukcja, która po raz kolejny dała Polsce przodownictwo w tej części Europy. Bowiem 2 maja 1952 roku zaczął być budowany w centrum Warszawy Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Tak, tak, ludziska, to jest dokładnie ten słynny drapacz chmur, który po dziś dzień rozpościera swoje dumne lico w samym centrum naszej stolicy. Przepiękna konstrukcja, to jest jeden z piękniejszych drapaczy chmur, jakie w życiu widziałem. Trzeba przyznać, że nie bez powodu. Faktycznie kosztował on prawdziwy majątek, również był wykonany, dalej jest wykonany w tym stylu architektonicznym Art Deco, czyli bogatych zdobień. Wybudowano go z ekstremalnie kosztownych surowców. Marmury były ściągane z drugiego końca kontynentu europejskiego. Do tego bogate zdobienia, bogate kamienie, cudowne rzeźby, a i przy okazji wykończenia chromowane. Jest na czym zawiesić oko. I ja osobiście jestem zagorzałym przeciwnikiem tych nurtów polskich mówiących o tym, że ten wieżowiec trzeba zrównać z ziemią. Trzeba go zniszczyć, zaorać tą działkę. Nawet jeżeli tam nic nie powstanie, nawet jeżeli zostanie gruzowisko, to ma tam stać gruzowisko i trzeba go zniszczyć, bo to jest spuścizna naszej okupacji. Z bardziej znanych polskich osobistości, choćby sam Wojciech Cejrowski, jest zdania, że ten wieżowiec trzeba zrównać z ziemią i dopóki się tego nie zrobi, to Warszawa jest brzydka, a jak się go zniszczy, no to wtedy będzie piękna, no bo to nie myśmy budowali, więc jakim prawem to ma u nas stać?
Teoretycznie jest w tym jakaś logika, aczkolwiek nie popadajmy w kurioza. Gdybyśmy mieli zniszczyć wszystko, co budowali komuniści, wszystko, co stawialiśmy w okresie PRL-u, to znaczna część naszych zakładów przemysłowych musiałaby zostać obrócona w pył i większość blokowisk, znaczna część każdego polskiego miasta. Głównym zarzutem Wojciecha Cejrowskiego wobec owej struktury jest to, że kojarzy się ona z okresem okupacji. Odpowiadam, jak najbardziej tak, to jest oczywiste, że kojarzy się z takim okresem. Aczkolwiek w naszym kraju jest pełno tym podobnych struktur. Oświęcim również kojarzy się z tym okresem. Obóz Auschwitz-Birkenau, no to jest niezaprzeczalne, tak? Nie myśmy to budowali Niemcy, ale mimo wszystko taka jest nasza niezaprzeczalna historia. Niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie, to jest zabytek. To jest świadectwo tej naszej ciężkiej, wyboistej historii i w przypadku samego Pałacu Kultury i Nauki jest identycznie tak samo. Nie Polacy go stawiali, nie za polskie pieniądze, nie Polak ten budynek zaprojektował. Teoretycznie oficjalna wersja komunistów jest taka, że głównym architektem Związku Radzieckiego był Lew Rudniew. No niby jest to prawda, aczkolwiek też nie do końca, dlatego że on po prostu zaimplementował na swój poczet inny projekt, Czuczniewa, który tworzył córy Stalina w Moskwie. Jedną z takich cór Stalina, czyli tych wieżowców, tych drapaczy chmur typowo moskiewskich, miał być właśnie ów pałac, no ale ostatecznie tam nie powstał. Powstał w Warszawie, oczywiście w nieco odmienionej konwencji, pewne rzeczy usunięto, pewne dobudowano, pewne jeszcze zmodyfikowano, aczkolwiek to jest dokładnie wypisz, wymaluj ten sam projekt, który miał spocząć w Moskwie. Przy czym też warto zauważyć, że jeżeli już mówimy o samym Lwie Władimirowiczu Rudniewie, no to gościu znał się na swoim fachu, faktycznie drapacze chmur stawiał przepiękne. Świetnym przykładem jest moim zdaniem najcudowniejszy drapacz chmur współczesnej Federacji Rosyjskiej, czyli główny budynek Uniwersytetu Moskiewskiego, również zaprojektowany, wybudowany bezpośrednio przez Lwa Rudniewa. Lew Rudniew również ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu. No i rzeczywiście ciężko się z tym spierać, że są to struktury bardzo, bardzo piękne. Wyglądają one cudownie i właśnie dlatego Pałac Kultury i Nauki w Warszawie powinien dalej stać tam, gdzie stoi, bo jest przepiękny, bo napawa nasze wrażenia estetyczne bardzo pozytywnymi, melioratywnymi odczuciami. No i powiedzmy sobie szczerze, gdyby Polacy chcieli go zniszczyć, obrócić w gruzowisko, to już nigdy nie odbudujemy czegoś tak bogatego. Już nigdy nie będzie nas na to fizycznie realnie stać. To jest zbyt droga inwestycja, zbyt wielkie przedsięwzięcie, żeby z takim machem postawić drapacz chmur, że przy użyciu takich surowców w dzisiejszych czasach to by kosztowało prawdziwe miliardy, natomiast przenosząc się ponownie na grunt historii owego kolosa, musicie wiedzieć, że tak jak już mówiłem, nawet Polacy go nie stawiali. Ściągnięto 5 tysięcy robotników z Sowieckiego Sojuza. Sam budynek był zaprojektowany, wybudowany i sfinansowany przez Związek Radziecki. Był to niejako prezent od Związku Radzieckiego dla takiego braterskiego narodu polskiego. No polskiego w cudzysłowie, bo to była Polska okresu PRL-u, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa, ale wiecie o co chodzi. Prezent bezpośrednio wystosowany od wujka Stalina, stąd też nazwa owego obiektu. Notabene też niewielu ludzi wie, że naprzeciwko owego świadectwa przepychu, owego tytanicznego wieżowca, tam gdzie znajduje się plac Defilad, no on dzisiaj tak jest nazwany. Dawniej tam rzeczywiście w okresie PRL-u istniał plac Defilad, to była pusta, wybetonowana przestrzeń, którędy przejeżdżały czołgi podczas defilad. No i faktycznie robiło to monstrualne wrażenie, aczkolwiek dzisiaj tam rosną drzewa, to jest jeden wielki park i właśnie w tamtym miejscu, na tej dawnej pustej przestrzeni miał również stanąć kolosalny pomnik Josifa Wissarionowicza Dżukaszwiliego. Miał to być największy pomnik Józefa Stalina na świecie, aczkolwiek ostatecznie nie doszło to do skutku. I gdyby ten pomnik tam rzeczywiście stał i gdyby Polacy ten pomnik chcieli zniszczyć, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo to był tyran. Aczkolwiek sam budynek, co komu budynek zawinił? Mamy niszczyć przepiękną budowlę tylko i wyłącznie dlatego, że finansował ją potwór? No błagam was, myślę, że to już nie ma zbyt wielkiej logiki myślenia. Tak czy inaczej, abstrahując od tego, budynek był ogromny, jak na tamte realia, jak na tamte czasy, został wybudowany w roku 1955, dokładnie oddano go do użytku 22 lipca tegoż właśnie roku. Miał 42 piętra, te kondygnacje użytkowe, w dodatku 237 metrów wysokości.
I choć na początku wyglądał on kuriozalnie, nie wiem czy widzieliście kiedykolwiek zdjęcia historyczne owego drapacza chmur w momencie kiedy był budowany i kiedy już istniał w dawnej Polsce, w tamtych czasach rzeczywiście nijak nie pasował do reszty Warszawy, dlatego że Warszawa była niska. Wszędzie wokół były kamienice po 5, po 4 piętra, a tutaj nagle dup, łubudu, budynek, który ma 237 metrów wysokości, był widoczny na dziesiątki kilometrów i tak naprawdę to była jedyna tak wysoka struktura w całym mieście, w całej stolicy naszego kraju. Aczkolwiek dzisiaj tak nie jest. Pałac jest otoczony innymi cudownymi drapaczami chmur, które mu dorównują. Rzecz jasna, są one wykonane już w innej technologii, przy użyciu innych surowców, w zupełnie innych stylach architektonicznych. Aczkolwiek to jest norma. Dzisiaj już się nie buduje w stylu Art Deco, bo to jest zbyt kosztowne dla przeciętnego dewelopera. Tak czy inaczej, też warto zauważyć, że dawniej na pałacu istniała cała masa różnego rodzaju symboli komunistycznych. Sierpy i młoty się sypały z rękawa. No na dobrą sprawę, jeżeli mielibyśmy zobaczyć sylwetkę cór Stalina, czyli tych drapaczy chmur, które były budowane bezpośrednio w Moskwie, tam dalej ta symbolika Związku Radzieckiego jest obecna. Aczkolwiek u nas, rzecz jasna, ta symbolika została usunięta, a w miejsce niej pojawiły się typowe symbole kojarzące się z niepodległością kraju polskiego i z naszymi narodowymi osiągnięciami. Świetnym przykładem jest choćby główne wejście do tegoż pałacu, które jest otoczone słynnymi Polakami. Tam znajdują się pomniki m.in. Kopernika, samego Adama Mickiewicza i tak, właśnie dokładnie wypisz, wymaluj w taki sposób powinniśmy zmieniać charakter całej tej struktury budowlanej, a nie poprzez jej niszczenie. Nie zrównywać ziemią, tylko zmieniać detal. Tak powinniśmy do zadanego problemu podchodzić. Natomiast ty, drogi widzu, spytałeś mnie o Chmielna Biznes, a dokładniej precyzując Chmielna Biznes Center, bo tak powinniśmy tytułować ową inwestycję, która odbywa się w samym centrum, ścisłym centrum naszej stolicy, czyli miasta Warszawa, a opiewa ona na wybudowanie najpotężniejszego drapacza chmur z tej strony Europy, o czym jeszcze zaraz będę mówił. Rzecz jasna, to jest nazwa typowo robocza, ona jeszcze zostanie zmieniona, tak samo jak projekt. Czyli ta oblicówka będzie zupełnie inaczej się prezentowała. Niektórzy ludzie to, co obecnie przepłynęło do szeroko pojętych mass mediów, ten wizerunek, tą zewnętrzną aparycję wieżowca, ogólnie jego konterfekt, przyjmują za pewnik, że tak to właśnie się będzie prezentowało, jest to bujda. Gdyż na razie są to zaledwie rysunki koncepcyjne, sam projektant mówił, że to nie jest jego ostatnie zdanie i prawdopodobnie budynek będzie wyglądał zupełnie inaczej. Tak więc póki co jeszcze nie nastawiajcie się na jego zewnętrzny wygląd, aczkolwiek faktem jest, że faktycznie inwestycja ma być monstrualnych rozmiarów. Urząd Miasta Warszawa dał pozwolenie głównemu inwestorowi na postawienie drapacza chmur, który będzie miał 310 metrów wysokości. I to mnie potwornie wkurza, to mnie tak makabrycznie demotywuje, to jest takie deprawujące. Mianowicie polska biurokratyzacja ponad wszelką miarę. Urząd nigdy nie pójdzie przedsiębiorcy na rękę, bo to jest urząd, on ci musi zrobić na złość i będzie ci robił na złość, będzie ci utrudniał, nawet jeżeli sam na tym straci. To jest oczywiście spuścizna komunizmu, aczkolwiek tak nie powinno być, to jest kuriozum. I Warszawa właśnie wyszła jak Zabłocki na mydle przez swoją wredność. Wyobraźcie sobie, że główny deweloper owej inwestycji, firma HB Ravis, to jest jakaś firma czeska, na dobrą sprawę wykupiła działkę pod tą inwestycję już roku 2011. Działka jest zlokalizowana niejako w ścisłym centrum naszej stolicy. Była wykupiona od Polskich Kolei Państwowych, a wcześniej na niej było zlokalizowane jedno wielkie gówno. Po prostu nic. Gruzowisko, kilka drewnianych chatek, jakieś kanciapy. No piękna wizytówka stolicy, prawda? W ścisłym centrum mieć coś takiego. Ale całe szczęście wykupił to jakiś mądry deweloper za niebagatelną kwotę 171 milionów złotych. I co się działo dalej? Przypominam wam, że to był rok 2011. I od tamtego czasu trwało bezustanne boksowanie się z Urzędem Miasta Warszawa, który nie dawał zezwolenia na budowę. Przez tyle lat działka stała odłogiem, psując tak naprawdę wizerunek naszej stolicy. Dalej było tam jedno wielkie gówno, tyle tylko, że działka zmieniła właściciela. Tenże właściciel, czyli główny prezes HB Ravis, oznajmił, że czeka tylko na pozwolenie na budowę. Zobaczymy, jak wysoką konstrukcję pozwoli mu postawić sam właśnie Urząd
miasta Warszawa, a on się potem do tego dostosuje, przy czym on chce zrealizować tak wysoki projekt, jak to tylko będzie możliwe, więc jeżeli uzyska pozwolenie na 400 metrów, to dupnie wieżowiec 400-metrowy. A Warszawa, jak typowe polskie miasto, bez zasadniczej podniety oznajmiło, że w zasadzie to po co, nieźle było jak było, po co w ogóle w cokolwiek inwestować, do tej pory działka należała do polskich kolei państwowych i było dobrze. No i właśnie tak ona była przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a jej zabudowa była w tym planie określana jako niska, więc po co cokolwiek zmieniać? W tym momencie normalny, logicznie myślący człowiek, zdrowy na umyśle, powiedziałby, wystarczy zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tak? Zmienić zapisy tego dokumentu. Typowy urbanista, którym notabene jestem z wykształcenia, przypominam wam, jak najbardziej tak by powiedział. Typowy urbanista z zachodu dodałby, no to my się tym zajmiemy, potrwa to mniej więcej kilka dni, góra tydzień i za tydzień już macie pozwolenie na budowę. Ale w Polsce nie u nas. U nas takie rzeczy to bajki. Gościu czekał 6 lat na pozwolenie na budowę, i na jakiekolwiek decyzje odnośnie tego, co będzie mógł tam postawić, wreszcie udało mu się wyszarpać od Urzędu Miasta Warszawskiego decyzję o tym, że może postawić wieżowiec, przy czym on oznajmił, że chce postawić najwyższy wieżowiec w całej Europie. Kiedy Warszawa to usłyszała, zamiast się ucieszyć, tak jak normalny urząd miejski w takiej sytuacji, na zachodzie urzędy miasta wręcz dofinansowują takie projekty, cieszą się, kiedy ktoś chce postawić u nich drapacz chmur, im wyższy, tym lepiej, dlatego że to jest prestiż dla miasta, dlatego że w tym momencie przedsiębiorcy widzą, że opłaca się tam inwestować i również sami skupiają się na tych terenach, cena działek idzie w górę, miasto tylko i wyłącznie na tym zyskuje, zarówno z perspektywy ceny działek, jak i biznesu, szeroko pojętej gospodarki, a i przy okazji samych podatków. Ba, powiem więcej, w największych aglomeracjach świata wręcz tego typu inwestycje są jeszcze dofinansowywane. Przychodzi deweloper, mówi, no dobrze, to ja postawię budynek, który będzie miał 200 metrów. Miasto mówi, dobra, wiesz co, a mógłbyś większy? Deweloper mówi, no fajnie, tylko że mnie to za bardzo kasy nie starczy na więcej. W tym momencie miasto albo daje preferencyjne pożyczki, bo chcą, żeby u nich był jeszcze wyższy drapacz chmur, jeszcze potężniejszy, jeszcze większy prestiż, jeszcze lepsza gospodarka, no miasto się rozwija po prostu prężnie, o to w tym wszystkim chodzi. Ewentualnie nawet dajemy kredyty bezzwrotne takim deweloperom. Również takie sytuacje na świecie się zdarzały, że przychodził gościu, mówił, ja postawię wieżowiec, który będzie miał 300 metrów, a miasto w tym momencie mówiło, stary, powiem ci tak, postaw wieżowiec, który będzie miał 350, to my ci zwrócimy, załóżmy, 10% kosztów postawienia owego drapacza chmur. I na to zazwyczaj deweloperzy też idą, bo dla nich to jest czysty biznes, dla miasta też jest to czysty biznes. Ale u nas, no nie, no tak to normalnie nie może funkcjonować w kraju polskim. Bo u nas w urzędach miasta tak to nie funkcjonuje, tam pracują ludzie nie do końca inteligentni, jestem to w stanie przyznać, bo sam przez wiele lat mojego życia pracowałem w urzędzie miasta. I teraz już obecnie tego nie robię, ale pracowałem i wiem, jacy tam byli ludzie, nierzadko robili na złość innym osobom, załóżmy biznesmenom, inwestorom, tylko i wyłącznie dlatego, że jestem wielkim urzędnikiem i mogę ci na przykład zakazać, prawda? Mam władzę, wykorzystam ją. Niestety w tym przypadku było identycznie tak samo i po raz kolejny trzeba się było boksować. Deweloper prosił miasto o to, żeby zrobić mu dobrze, na dobrą sprawę, ale miasto odmawiało, sukcesywnie szkodząc zarówno sobie, jak i deweloperowi, o czym już przed chwilą powiedziałem. Ostatecznie sytuacja stanęła na tym, że, co ciekawe, o ile w Europie są trzy takie potężne aglomeracje, które strasznie inwazyjnie pną się w górę, to są trzy miasta, które mają najwyższe drapacze chmur na całym kontynencie, jest to rzecz jasna Moskwa, tam są obecnie najwyższe drapacze chmur europejskie, widziałem je, robią faktycznie wrażenie. Przy okazji Frankfurt, czyli rejony niemieckie, a i do tego sam Londyn. Londyn ze swoim słynnym, rozsławionym drapaczem chmur, kolosem wysokościowym The Shard, który ma wygląd niczym mitologiczna wieża Babel, jest taki nowoczesny, taka skała, no przepiękna struktura, która ma 309 metrów wysokości. Wiecie, co w tym momencie zrobili polscy urzędnicy? Powiedzieli, no dobra, no stary, skoro już tam chcesz tak wysoko budować, chcesz tam pobić te rekordy wysokości, no to skoro The Shard ma 309,9
budynek 6 metra wysokości, to my ci damy pozwolenie na budowę, damy ci tą łaskę na 310 metrów, postawisz sobie wyższy, no ale o 40 centymetrów, nie, starczy ci to, nie? No sam deweloper jak miał w nadchodzącej perspektywie czasowej kilku kolejnych lat boksowanie się po raz kolejny z Urzędem Miasta Warszawa o inne pozwolenie na wybudowanie jeszcze większego kolosa, albo po prostu przytaknąć, przytaknął. On już miał działkę, zakupioną drogą działkę, której utrzymanie również kosztowało. Musiał płacić podatki i każdy rok opóźnienia, w momencie kiedy na tej działce nie spoczął żaden drapacz chmur, był dla niego w istocie stratą. Chciał już to skończyć, dlatego po prostu przytaknął. Nie ma się co chłopu dziwić. Aczkolwiek gdybym dorwał w swoje ręce tego urzędniczynę, który podjął taką decyzję, który tak hamował obecnego dewelopera, to nie chcecie wiedzieć, co bym z nim zrobił, aczkolwiek opisują to bardzo brzydkie, niecenzuralne określenia, których wypłynięcia z moich aksamitnych ust nawet byście nie podejrzewali, nawet byście się tego nie spodziewali. Faktycznie tak wygląda sytuacja. Polska miała potężną szansę, żeby zabłysnąć na ogólnoplanetarnej arenie, żeby rzeczywiście stać się wizytówką ogólnoeuropejskich wysokościowców, tego budownictwa wysokościowego, żeby u nas spoczął najpotężniejszy drapacz chmur całej Europy. Mieliśmy takie możliwości, wystarczyło przytaknąć, nawet nie musieliśmy za to płacić, ale nie, bo Polacy to są Polacy, no i nie, nie bo nie, tyle w temacie. No i teoretycznie cieszę się, no prawdopodobnie w Warszawie rzeczywiście powstanie drapacz chmur, który będzie miał 310 metrów wysokości, a przynajmniej tak twierdzi obecnie deweloper. Mówi, że chce wykorzystać pełnię tego potencjału, które przyznało mu same miasto, no i teoretycznie się cieszę, pomimo zniesmaczenia, które obecnie słychać w moim głosie, ja się naprawdę bardzo cieszę, bardzo jestem zadowolony z tego typu inwestycji. Jestem niezmiernie kontent z tego, że wyprzedzimy w ten sposób Anglików, wyprzedzimy w ten sposób Francuzów, wyprzedzimy nawet samych Niemców. Aczkolwiek niestety Rosjanie dalej pozostają górą na naszym kontynencie. Mają takie drapacze chmur jak choćby Baśnia Federacja, który to drapacz chmur ma 374 metry wysokości do samej linii dachu. Tyle w temacie, tak? Więc nie wiem, o co chodzi, nie wiem, czemu Polacy zawsze muszą być jacy są, aczkolwiek no dobrze, no cieszmy się, że chociaż taki, a nie inny wieżowiec w Warszawie powstanie. Jak zostanie wybudowany, zdecydowanie się tam udam, zdecydowanie nakręcę jakieś materiały z jego szczytu. Myślę, że to będzie całkiem ciekawe i miłe w odbiorze. No i tyle. Znowu kolejny materiał ględziłem przez cały czas tylko o jednym wątku. Aczkolwiek musicie mi to wybaczyć. Wiecie, że ja jestem niejako magistrem urbanistyki nie bez powodu. Mnie to kręci. Kręcą mnie metropolie, struktury egzogeniczne, rozwiązania technologiczne, pewnych problemów w miastach, a i przy okazji same ogólnoświatowe wysokościowce, szeroko pojęte drapacze chmur. To jest mój konik. Zresztą samym wyrazem takiego stanu rzeczy jest choćby seria Zagrajmy w City Skylines, gdzie rozpływają się w tym podobnej tematyce niczym prosiaczek w kiślu. No ale dobra, kolejne pytanie, gdzie jest kolejne pytanie? To było o Car Bombie, tu jest kolejne. Grzechu, co sądzisz o planie Burza? Jest to domniemany plan masowej ofensywy Sowietów na tereny opanowane przez III Rzeszę, który rzekomo miał być zrealizowany przez ZSRS w 1941 roku. Żebyście się tutaj specjalnie nie burzyli, nie budzili larma w komentarzach, informuję, zresztą już też kiedyś o tym opowiadałem na ławach mojego kanału, że nazewnictwo ZSRS nie jest niepoprawnie użyte, a to z tego prostego powodu, że tak pierwotnie ten twór państwowy się nazywał. ZSRR to jest późniejsze przekształcenie. Pierwotnie jest to z rosyjskiego Sojuza Sowieckich Socjalistycznych Republik, czyli Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Natomiast, jako że po wielkiej wojnie polsko-bolszewickiej, słowo Sowieta już z natury się ludziom pejoratywnie kojarzyło, a to z tego prostego powodu, że oni pamiętali jeszcze czasy, jak z tymi Sowietami sami walczyli, a to mieli być nasi sprzymierzeńcy, nasi sojusznicy w późniejszych okresach historycznych, dlatego RS zostało zmienione na RR, czyli Republik Radzieckich, ale mniejsza. Czytamy dalej. Ale nie doszło do tego z powodu rozpoczęcia przez Niemców operacji Barbarossa. Sam pogląd o istnieniu planu tej operacji był i wciąż jest promowany przez Wiktora Suworowa i jego cykl książek pod tytułem Lodołamacz Suworów. Próbuje w nim udowodnić, że ZSRS masowo szykował się do wojny ofensywnej, a sukcesy Wehrmachtu na wschodzie wynikają z kompletnego braku stanowisk obronnych.
Swoją drogą sama postać jest bardzo ciekawa, bo jest to zbiegły do Wielkiej Brytanii i skazany za to na karę śmierci były agent sowieckiego, dziś rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Tak ludziska rzeczywiście nie powinno nas to specjalnie dziwić. Sam kiedyś czytałem biografię samego Suworowa, rzeczywiście przeżył całkiem ciekawe chwile w swoim życiu, chociaż no myślę, że niespecjalnie chciałby je powtarzać. Tak czy inaczej to również znajduje odzwierciedlenie w jego książkach, dlatego że pała on potworną nienawiścią do Wschodu i do samej Federacji Rosyjskiej sterowanej przez Władimira Władimirowicza Putina. To się czuje, no i nierzadko jest to uzasadnione, aczkolwiek nierzadko również troszeczkę przesadza. Ma również pewne tendencje do bujania w obłokach. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o sam plan tej operacji Burza, również z wielką chęcią się na ten temat wypowiem. Być może już nie tak obficie jak na te wątki, które poruszałem przez ostatnie dwa materiały, bo chciałbym ścignąć w tematach i troszeczkę więcej wam przedłożyć na tym materiale niż tylko i wyłącznie jeden wątek, tak więc powiedzmy, że pokrótce, ale też na temat się jak najbardziej z chęcią wypowiem, chociaż już teraz dawkowo mogę powiedzieć, że jak najbardziej tak, plan Burza to nie jest żaden wymysł science fiction i nie tylko sam Wiktor Suworow go opisuje. W dzisiejszych czasach no raczej jest to już kwestia faktów historycznych niż domniemywania, aczkolwiek o tym będę mówił w przyszłości. Na razie z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Wydaje mi się, że powinien być całkiem ciekawy. Widzimy się w podobnych i innych materiałach na moim kanale w przyszłości. Hej ludziska, cześć wam wszystkim.